Dzisiaj na naszej zbiórce harcerskiej mamy zaszczyt powitać niecodzienną gość Rudego Jana Bytnara, Alka Aleksego Dawidowskiego oraz Zośkę Tadeusza Zawadzkiego. Jest z nami także Baśka Dawidowska. Ta piosenka i we mnie wspomnienia. Przypomina mi się moment, kiedy myśleliśmy, że już nigdy się nie zobaczymy. Tak. We mnie też ta piosenka by wspomniała. Czy chcielibyście nam o tym powiedzieć? Z największą przyjemnością. Jesteśmy tutaj z wami tylko dlatego, że łączyło nas coś wyjątkowego. Łączyło nas przyjaźń. Na dobre i na złe. Zawsze razem. Dlatego żyjemy. Dlatego jesteśmy z wami. Pomocy lekarza! Do wesela się tego i nie jest źle, Basiu, opatrz go. Pomocy! No i co? Z tym będzie gorzej. Trzeba do szpitala, sama sobie nie poradzę. Miałem na szukach chwilę dłuższej satysfakcji, kiedy gestapowiec powiedział o mnie, toż to spojrzenie urodzonego bandyty. I tylko żal mi było was opuszczać. Spokojnie, nie musisz się jeszcze w nikim żegnać. W szpital mi się tobą zajmą. A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei. Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Ach, jak piękne są te słowa. Dokładnie. Przyjaciele, koniec wojny! Hurra! Pamiętam, jakby to było wczoraj. Dobrze, że to już wszystko minęło, Bosiu. Chcielibyśmy wam przedstawić naszego wnuka Janka. Ja też chcę wam coś powiedzieć i pokazać przede wszystkim te sprawy. Zosiu, Basiu, Alku, to jest ślad naszej przyjaźni. Gdybym wtedy został nieuratowany, nie miałbym wnuka. I chyba zrozumiecie mnie, dlaczego ma na imię Alek. W metryce jest Aleksander, ale dla nas będzie zawsze Alku. To jest ślad naszej przyjaźni. Wierzcie w przyjaźń. To mówiłem, ale będę to zawsze powtarzał. Przyjaźń jest najważniejsza i często jest zwiastunem nadchodzącej miłości, dziewczyny.